Cześć, witajcie na YouTubie dobrerowery.pl. Ja Was dzisiaj zapraszam na kolejny filmik w starej, dobrej konwencji. Natomiast zanim do niego przejdziemy, troszeczkę informacji porządkowych w związku z tym, iż w zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy nasz nowy cykl filmów, czyli tych rowerowych rozmów, no to będzie też w najbliższym czasie troszeczkę więcej właśnie w tej konwencji. Mamy dla Was ciekawe tematy. Możecie się spodziewać po pierwsze filmiku o trailowych nowościach, czyli o tym, co ciekawego trailowego nam ostatnio wpadło w łapy. Porozmawiamy sobie też na temat, który moim zdaniem i myślę, że dla wielu osób na wiosnę będzie pewnie bardzo palący, czyli porozmawiamy sobie o pedałach rowerowych. Czy platformy, czy SPD, a jeżeli SPD, to jakie, od jakich pedałów najlepiej zacząć, czym się poszczególne od siebie modele od siebie różnią, więc taki podstawowy niezbędnik wiedzy dla osoby, która chciałaby zacząć przygodę z pedałami zatrzaskowymi. Taki film myślę, że się przyda, często o takie rzeczy pytacie, więc myślę, że taki filmik na tym kanale na pewno swoich fanów, no i swoich widzów znajdzie. To już wkrótce, a dzisiaj coś zupełnie innego. Temat bardzo prosty, tak jak mówiłem, temat, który niejako wywołaliście sami, bo ostatnio przy okazji recenzji karbonowego treka Domani SL5 Gravel ktoś pytał się o aluminiową wersję tego roweru. Powiedzmy, że to nie jest do końca aluminiowy odpowiednik. Ten rower ma wiele elementów wspólnych, natomiast mocno się różni, nie chodzi tylko o materiał ramy. Ten rower to oczywiście trek Domani ALR5 Gravel i właśnie ten rower Wam dzisiaj pokażę. Zobaczcie, jakie są jego plusy, jakie minusy, no i co w ogóle Trek próbuje nam w koncepcji tego roweru sprzedać. Przy okazji recenzji Treka Domani SL5 Gravel został wywołany niejako do tablicy również model aluminiowy, bo ktoś z Was pytał się o recenzję tego roweru i tak się składa, że może idziemy za ciosem, akurat mam dostęp do tego roweru, więc mogę Wam go pokazać, czyli Domani ALR5 Gravel, czyli jak już można po samej nazwie wywnioskować, jest to po prostu aluminiowa wersja, która próbuje pewne elementy z tej zaawansowanej konstrukcji roweru karbonowego nam tutaj przenosić. Co do samej nazwy, też ten temat się ostatnio pojawił. Pamiętajcie, że te treki to nie jest domain, bo to jest zupełnie inne słowo. Ta nazwa raczej się wywodzi z włoskiego i panowie w treku wymawiają ją jako Domani, mniej więcej w tych klimatach. A wiem, że ten temat również się pojawił, jeżeli chodzi o nazwę tego roweru. Tak jak karbonowy Domani był po prostu wersją gravelową roweru szosowego, czyli po prostu wsadzono do Domani szosowego gravelowe opony, tak w przypadku wersji aluminiowej jest dokładnie tak samo. Ja jakiś czas temu pokazywałem Wam właśnie Domani ALR, z tego co wiem, to był dokładnie ten rower i tak się składa, że ten dzisiaj pokazywany model, czyli Domani ALR5 Gravel, to jest po prostu niejako ta rama, którą widzieliście w tamtym rowerze, która została wyposażona w koła gravelowe. No i w zasadzie tyle, bo tutaj większych różnic nie ma, dokładnie tak samo jak miało to miejsce w przypadku modelu karbonowego. Rama jest aluminiowa, tak jak mówiłem. Ona również ma ten rozdzielacz IsoSpeed, on się skrywa tutaj, natomiast on nie pracuje tak, powiedziałbym, wydajnie jak w przypadku wersji karbonowej. Z prostego względu, no aluminium ma dużo, zupełnie inną elastyczność, zupełnie inną charakterystykę, więc ta sztyca, nawet rura podsiadłowa, pomimo tego, że nie jest tutaj przyczepiona na stałe, na sztywno do górnej rury ramy, to niestety nie ma takiego zakresu ruchów, nie ma takiej swobody i sprężystości, którą miałaby, gdyby była wykonana z karbonu, czy tej samo aluminium niejako troszeczkę zmienia charakterystykę tej ramy. To jest troszeczkę bardziej komfortowe niż rama, która by nie miała tego połączenia, natomiast nie jest to tak efektywne rozwiązanie jak w przypadku ramy karbonowej. Czego by Trek nie twierdził, no to ja uważam, że jest różnica, nawet jak się na tym rowerze jedzie, po prostu jakaś tam praca tego elementu jest, natomiast ten rower charakterystyką uważam, że jest nawet bardziej sztywny niż dobra karbonowa rama, jeżeli chodzi akurat o komfort rury podsiodłowej, no i komfort sztycy, która też w tym modelu jest również aluminiowa. Wracając do meritum, Domani ALR5 Gravel około 8000 zł. W tej cenie, tak jak mówiłem, dostajemy zaawansowaną, niemniej jednak aluminiową ramę. Osprzęt Shimano 105 w analogicznym układzie, jak miało to miejsce w przypadku pokazywanego chwilkę temu modelu karbonowego, czyli Shimano 105 w układzie z korbą 5034, kasetą 1132. Hamulce zamiast bardzo dobrych hydraulicznych Shimano na poziomie Ultegry, jak to ktoś wspominał, mamy tutaj mechaniczne TRP. To są hamulce dobrze znane, testowałem je w kilku rowerach, sam miałem przyjemność na nich jeździć ponad pół roku w Giancie
TCX, powiem Wam tak, to są hamulce, które jak na hamulce mechaniczne mają potencjał, pod warunkiem, że się wymieni w nich klocki na po prostu lepsze. Na klocki metaliczne na szczęście pasują klocki z Shimano, na przykład z Deore, więc można tutaj spokojnie zmienić charakterystykę tych hamulców i troszeczkę je uratować. Natomiast one mają wszystkie wady hamulców mechanicznych, czyli nie będą tak mocne jak hamulce hydrauliczne. Koła, dokładnie ten sam temat, co w przypadku pokazywanego ostatnio modelu karbonowego. Wsadzono tutaj opony Schwalbe G1 o szerokości około 35 mm. One tutaj mieszczą się z jeszcze odrobiną zapasu, natomiast jak zobaczycie, ten zapas na dole już jest troszeczkę mniejszy. Natomiast w tym rowerze można by z tyłu pokusić się o założenie jeszcze troszeczkę szerszej opony. Tutaj moim zdaniem miejsca z tyłu jest więcej niż w przypadku wersji karbonowej. Jak sytuacja wygląda przy widelcu? No tu już jest ciężko. Moim zdaniem szersza opona, jakaś 40 by tutaj nie weszła, a to już jest problem. No bo niestety, no ewentualnie można wsadzić, tak jak w przypadku modelu karbonowego, troszeczkę węższe opony, ale z bardziej agresywnym bieżnikiem, więc to jest pole manewru, jakie tutaj występuje. Aluminiowa sztyca niestety, więc szkoda, bo traci się dużo naprawdę z potencjału komfortu, jaki mógłby być tutaj do wyciągnięcia poprzez ten łącznik IsoSpeed. Siodełko troszeczkę bardziej komfortowe, taki model, taka kanapa enduransowa, czyli coś dla fanów amatorskiej, niespiesznej jazdy na rowerze szosowym, jak najbardziej na miejscu. Kierownica Jovika. Moim zdaniem można tu było się pokusić o bardziej miękką owikę albo owinięcie dwóch warstw owiki. Taka rzecz, która z punktu widzenia producentów byłaby tania i naprawdę nie wymagałaby dużych nakładów finansowych, a znacząco by poprawiała komfort jazdy. Oczywiście kierownica jest prosta, ona nie ma tego rozgięcia takiego na boki, do jakiego przywykliśmy w prawdziwych gravelach. To też jest element, który pokazuje nam, że nie jest to pełnoprawny gravel. Klamko manetki Shimano 105, czyli klasyka gatunku, oczywiście klamko manetki mechaniczne dopasowane do tych hamulców. Podobnie jak w przypadku ramy karbonowej, również tutaj mamy dwie sztywne osi kół, za co akurat plusik. Jest możliwość montażu błotnika i co lepsze, jest też możliwość montażu błotników pełnych z przodu. Tutaj taki sprytny uchwycik mieści się w okolicach widelca na dole, takie małe śrubki, można taki adapter dokręcić i można tutaj błotnik zainstalować. Widelec jest oczywiście w tym modelu karbonowy. Plusy i minusy tego roweru. Plusem dla mnie jest faktycznie uniwersalność, bo wiem, że wiele osób się jeszcze boi ram karbonowych i w przypadku takiego roweru do wszystkiego wolałoby postawić na konstrukcję aluminiową, więc ten rower mógłby stać się idealną szosową wyprawówką, czyli można by tutaj zamontować jakiś bagażnik, ewentualnie sakwy, no i polecieć sobie w taką długą szosową trasę, bo geometria jest bardzo komfortowa. Przez fakt, że mamy do czynienia z aluminiową ramą, to ona więcej zniesie, jeżeli chodzi o montaż jakichś bagażników, takich elementów, trudniej ją będzie uszkodzić. Natomiast jeżeli chcielibyśmy ten rower traktować bardziej sportowo, to dużą wadą moim zdaniem jest waga, bo ten rower waży około 10 kg bez pedałów, bez koszyków na bidon, tak jak to widzicie, więc ma lekką nadwagę, która jest spowodowana w zasadzie wszystkim, bo są ciężkie koła, mamy ciężką sztycę, takie kanapowate, ciężkie siodło, więc tutaj oczywiście jest potencjał do zrzucania, ale na pewno trzeba by tych elementów sporo powymieniać, żeby móc uzyskać troszeczkę lżejszą, niższą wagę i na jakiś bardziej widowiskowy efekt. Kontrowersyjna też jest cena, bo pamiętam, że przy okazji modelu karbonowego ktoś mówił, że z taką konfiguracją powinien kosztować około 8000 zł. No to tutaj mamy Treka, który kosztuje około 8000 zł, no ale od razu jest to model już na aluminiowej ramie, zdecydowanie tańszych hamulcach, więc cóż, rower ciekawy, który na pewno, tak jak wersja karbonowa, pokazuje, co można zrobić z komfortowej szosy Endurance, natomiast nie jest to pełnoprawny gravel, raczej rower, który troszeczkę rozszerza potencjał szosy, ewentualnie nazwałbym to szosą turystyczną, czyli szosą do odbywania jakichś długich szosowych wypraw, ze względu na fakt, że troszeczkę ten rower sobie lepiej poradzi poza asfaltem.